Dzień dobry, nazywam się Błażej Hrabkowicz. To jest 7. edycja programu Masterclass Szkoła Filmowania, sfinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Dzisiaj w tym momencie porozmawiamy o scenariuszu, a to dlatego, że naszym gościem jest Jan Bujnowski, reżyser, scenarzysta, no przede wszystkim laureat Nagrody imienia Jana Machulskiego za scenariusz filmu Krzyżówka. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Janek, zacząłbym może od tego, czy Twoim zdaniem w ogóle w Polsce istnieje, może pojawia się coraz bardziej taka świadomość, że scenariopisarstwo, w ogóle pisanie scenariusza, to jest rzemiosło, którego trzeba się nauczyć. I czy ty w ogóle jakby w swojej edukacji filmowej spotkałeś się z czymś takim, jak po prostu nauka pisania scenariusza? To znaczy, myślę, że świadomość jest chyba już od pewnego czasu. Mhm. Tak jak, znaczy ja akurat studiuję jeszcze reżyserię w szkole filmowej w Łodzi, mhm. Ale miałem dużą styczność z ludźmi, którzy studiowali scenariopisarstwo, bo jakby mieliśmy wiele wspólnych zajęć. I wydaje mi się, że tak jak obserwowałem, jak wygląda ten proces ich edukacji, to jednak jest to zdecydowanie nauka rzemiosła. To nie jest jakieś tam po prostu, nie wiem, przelewanie na papier swoich artystycznych wizji, tylko to jest nauka takiego naprawdę prawdziwego rzemiosła, które się rządzi jakimiś naprawdę bardzo określonymi zasadami. Jest wiele różnych jakichś mechanizmów, które można się nauczyć, jakieś właśnie, to jest ewidentnie prawie jak szkoła zawodowa. Mhm. Więc wydaje mi się, że ta świadomość jest na pewno na takim poziomie, jakby jeśli chodzi o edukację. Nie? Mhm. Natomiast nie wiem, jak jest z tą świadomością u widzów na przykład, nie? U odbiorców. Mhm. To już trochę ciężko mi się wypowiedzieć w tym temacie, no bo tak nie mam takiej świadomości na ten temat. No tak też miałem na myśli bardziej branżowy kontekst i też jak na to patrzeć z perspektywy jednak reżysera z wykształcenia, ale reżysera, który napisał scenariusz swojego filmu. W sensie, czy ty miałeś jakieś taką potrzebę czy poczucie, że jako reżyser, który chce pisać swoje filmy, tego rzemiosła scenariuszowego też musisz się jakoś nauczyć, też jakby chcesz poznać te zasady? To znaczy, ja trochę tak do tego inaczej podchodzę, tak mi się wydaje, w tym sensie, że wydaje mi się, że dość dobrze poznałem to rzemiosło, tak na ile się dało w toku edukacji w szkole. Ale jakoś od początku to trochę budziło mój taki sprzeciw, w tym sensie, że te wszystkie zasady, których się w szkole uczymy, najczęściej się odnoszą do filmów pełnometrażowych. Mhm. Gdzieś te wszystkie jakby... I faktycznie one w większości przypadków do filmów pełnometrażowych pasują, da się jakoś tam je po prostu przyłożyć, jakieś tam pewne narzędzia zastosować. I one po prostu potrafią rozwiązać dużo problemów podczas pisania. Natomiast w filmie krótkometrażowym to się nie zawsze sprawdza i tak jakoś od początku mi coś nie pasowało w tym, że po prostu się uczymy tych wszystkich zasad, jakichś różnych rodzajów struktur, właśnie tych narzędzi scenariopisarskich, które są stricte powiązane z filmem pełnometrażowym, a w tym krótkim metrażu, w tych, nie wiem, 10-15 minutach, albo się po prostu nie mieszczą, bo jakby jest za mało czasu na to, żeby je wszystkie tam pomieścić, albo po prostu nie działają, albo jest coś nie gra, więc ja jakoś tak w pewnym momencie się troszeczkę zacząłem próbować odwracać od tych narzędzi i próbować jakimiś innymi metodami konstruować te scenariusze, które pisałem w szkole. Mhm. Czyli jak rozumiem, to było szukać takich metod, które były bardziej dostosowane do krótkiego metrażu, tak? Czyli takich metod, które, nie wiem, pozwalają na większą kondensację historii, czy takich metod, które w ogóle budują dramaturgię w trochę inny sposób, bo na przykład masz 15 minut, a nie 90. Mhm. No w pewnym sensie tak, no bardziej chciałem poszukać jakichś takich wybiegów formalnych, które by się mieściły w tych 15 minutach i jakoś by sprawnie wykorzystywały ten czas ekranowy. Więc tak, to więc w pewnym momencie po prostu zacząłem takich rzeczy szukać. Nawet w ogóle swoją pracę magisterską jeszcze nie skończyłem i tak w 100%, ale pisałem właśnie o krótkich metrażach i o tym, jak mniej więcej jak na przykładach kilku reżyserów, jakimi środkami formalnymi operują w krótkich metrażach, a jakimi później w swoich pełnych metrażach, w sensie na zasadzie porównania, czy coś. Ciekawe porównanie bardzo. No, ciekawe jest to, ile tych rzeczy z krótkich metraży biorą do tych pełnych metraży. Okazuje się, że wcale nie tak dużo, że gdzieś jednak ten krótki metraż się często rządzi zupełnie
innymi sposobami opowiadania. I to jakoś jest, i tak, no jakby jak się rządzi innymi sposobami opowiadania, no to też trzeba trochę go inaczej napisać siłą rzeczy. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Tylko myślałem, że poczekałem, żeby się upewnić, że postawiłeś kropkę. Ale bo chciałem też dopytać właśnie w tej sytuacji, w tym kontekście, o to, co dla ciebie w takim razie z punktu widzenia reżysera i scenarzysty filmu krótkometrażowego, co jest najważniejsze w scenariuszu filmu krótkometrażowego? Jakie jest twoje podejście, że czym ten scenariusz musi się charakteryzować, żeby po prostu ten film wyszedł, tak? Na przykład w porównaniu z filmem pełnometrażowym, ale niekoniecznie. Jakie metody się sprawdzają? Tylko to jest trochę pytanie, jakby czy w takiej sytuacji, kiedy ja sam piszę, czy też jakby na przykład jak czytam jakiś tekst? Nie? Jak sam i w obu sytuacjach, w obu przypadkach, jak najbardziej. No to jest trudne pytanie, bo trochę nie ma reguły. Ja na przykład, bo ja osobiście bardzo lubię takie formalne jakieś wybiegi, nie? Tak jak właśnie w przypadku tego filmu Krzyżówka, że gdzieś jakby... Że troszeczkę gdzieś na siłę jest jakieś takie przełamanie, że nie jest to taka klasyczna trzyaktowa historia z punktami zwrotnymi, tylko właśnie raczej jakiś pomysł taki bardzo formalny, który po prostu w założeniu ma się jakoś tam odróżniać. To jakby jak zaczynam pisać coś takiego, to się od razu mam większą energię do robienia czegoś takiego. Coś mnie chwyta w takim pomyśle. Natomiast myślę, że nie ma reguły, nie? To też jakby myślę, że też próbowałem pisać takie bardziej klasyczne historie. Też tam się czasem udawało coś znaleźć w tym takiego swojego. Myślę, że to też jest tak, że rzadko kiedy jest tak, że ma się pomysł jakiś i on po prostu od razu jest idealny, jakby zawsze wszystko się później samo układa, nie? To tak jakby miałem też tak, że czasem pomysł był taki, powiedzmy, uważam, że jest okej, jakby można nad nim pracować i później w trakcie pracy gdzieś tam się dochodziłem do jakichś rzeczy, które mnie tam bardziej motywowały do dalszej pracy nad nim. Tutaj w tym przypadku tej Krzyżówki było tak, że faktycznie ten taki formalny pomysł był od razu bardzo silny i też od razu ten pomysł mi dał też napęd do pracy dalej nad tym. A w sytuacji, kiedy nie ma takiego, bo powiedziałeś, że do Krzyżówki pewnie jeszcze przejdziemy bardziej szczegółowo, ale w Krzyżówce rzeczywiście jest ten koncept, jest ten taki pomysł formalny do samego zarania, ale też powiedziałeś, że próbowałeś i że robiłeś też takie filmy krótkometrażowe, które gdzieś miały bardziej klasycznie opowiedzianą historię. Czy w takiej klasycznie opowiedzianej historii w kinie krótkometrażowym ważne jest, żeby na przykład nie rozpraszać swojej uwagi, tylko rzeczywiście skupić się na jakimś detalu, na jakiejś konkretnej sytuacji i spróbować ją maksymalnie wycisnąć zamiast rozwadniać? No myślę, że to jest jakaś droga. Że raczej prostota i ograniczanie sobie tych rzeczy, których się opowiada, jest kluczem do sukcesu. No jest masa takich filmów, które bazują na właśnie tej jednej sytuacji, że się wszystko rozgrywa, nie wiem, w samochodzie, w drodze do pracy jakiegoś bohatera, albo generalnie jest jakaś, nie wiem, jedność miejsca i czasu, bo generalnie jakoś tak, w sensie, jak ludzie opowiadają o jednej prostej sytuacji, to gdzieś bardzo dużo im się udaje im się opowiedzieć dużo więcej ogólnie o świecie, nie? Za pomocą jakiejś takiej jednej drobnej rzeczy. I to się na ogół sprawdza, tak mi się wydaje, że to jest jakaś metoda. Ale to jest też dobra metoda na taki film właśnie o metrażu, nie wiem, 10-15 minut. Wydaje mi się, że w takim powiedzmy trochę dziwnym metrażu, jakim jest na przykład 30 minut, już trochę jest trudniej, nie, żeby opowiedzieć o jednej jakiejś prostej sytuacji, a z kolei też nie można rozwinąć jakiegoś takiego bardziej przyczynowo-skutkowego opowiadania. Więc to też jest tak, że takie jedno zdarzenie się dobrze pasuje do takiego krótkiego metrażu rozumianego jako to właśnie około 15 minut. Czyli tak jak ten krótki metraż 30-minutowy, który na przykład te filmy powstają w studiu Munka na przykład, to jest twoim zdaniem jakoś od strony scenariuszowej w ogóle takiej właśnie formalnej czy konceptualnej to jest w pewnym sensie trudniejsze niż te 10-15 minut? No i znowu nie ma reguły, ale tak na przykład dla mnie osobiście myślę, że tak. Mi było łatwiej wpaść na jakiś prosty pomysł, koncept na 15 minut. I z kolei być może byłoby też łatwiej napisać długi metraż, taki bardziej klasyczny, niż właśnie te 30 minut, które tak jest gdzieś czymś pomiędzy i myślę, że jest bardzo trudną formą do napisania. W przypadku Krzyżówki
To jest film, w którym rzeczywiście ten koncept formalny, jak już powiedziałeś, jest bardzo silny. Czy ty miałeś zawsze jakieś takie zainteresowanie tego rodzaju konceptualnym kinem? Takim kinem, które rzeczywiście bazuje na pewnym pomyśle, pewnym koncepcie formalnym, a niekoniecznie jest właśnie takim klasycznym realizmem psychologicznym? Znaczy raczej tak, raczej lubiłem takie filmy oglądać, chyba kiedyś bardziej niż teraz, że tak to się stopniowo jakoś odwraca. Jakby to ująć, bo wydaje mi się, że trochę łatwiej mi jest zrobić taki film niż oglądać. Że nie jestem pewien, czy teraz tak lubię takie kino. Tak jak sobie pomyślę o jakichś przykładach, to nie. Na ogół jak oglądam taki film, to gdzieś doceniam pomysłowość najczęściej i tak dalej, ale nie jest to jakiś taki po prostu. W odbiorze nie jest to dla mnie jakieś po prostu najcudowniejsze doświadczenie. Słuchaj, czyli jesteś trochę odwrotności od Spielberga i Lucasa, bo oni zawsze mówili, że chcą robić takie kino, które sami lubią oglądać, a ty po prostu zrobiłeś film, krzyżówkę, zrobiłeś taki film, którego nie bardzo, w konwencji, w której nie bardzo lubisz oglądać. Tak, nie, ale to jest, oczywiście tak przyszło po czasie do mnie ta refleksja, bo to już minęło dwa lata, 2,5 roku od zrobienia tego filmu i tak faktycznie. No też łatwiej mówić o czymś, co się co jakiś czas temu się zrobiło. I też tak mam takie wrażenie, że właśnie że tak trochę mniej mi się podobają w tej chwili takie rzeczy. No ale w tamtym czasie, jak rozumiem, pewnie jakoś wyrosło to z, nie wiem, fascynacji czy zainteresowania tego rodzaju kinem. Tak, na pewno dużo takich rzeczy dużo rzeczy takich widziałem w szkole. W procesie swojej edukacji i mnie jakoś tam na pewno te rzeczy otwierały mi głowę na to, jak po prostu można robić filmy w zupełnie inny sposób. Więc to no w tym sensie mnie to jakoś tam zafascynowało, ale no później jak tych filmów się widzi coraz więcej takich robionych w inny sposób, to się okazuje, że one też są częścią jakiegoś takiego gatunku. Tak, więc to też, i to też przestaje być wtedy takim czymś nowym i takim odkrywczym, nie? Więc to też. Z czasem się człowiek przyzwyczaja do tego i to już nie jest takie ciekawe. Ten koncept główny, czyli krzyżówki, on przyszedł do ciebie z jakiegoś konkretnego źródła? Czy gdzieś to zauważyłeś? Czy to raczej wynikało z... Czy źródło tego bije gdzie indziej? To znaczy... Pomysł przyszedł z takiego bardziej życiowego doświadczenia, w tym sensie, że mój dziadek był chory na Alzheimera. Ja też wiem, że jakby osoby chore na Alzheimera, nie pamiętam tego dokładnie w przypadku mojego dziadka, ale osoby chore na Alzheimera często kiedyś była to sugerowane im, żeby rozwiązywały krzyżówki, żeby w wczesnej fazie, żeby tam sobie jakoś aktywowały umysł. No, to jakby też. Często jest w ten sposób, no nie trzeba mieć Alzheimera, żeby sobie aktywować umysł w ten sposób. Ale no jakoś tak mi przyszło do głowy taki pomysł. Gdzieś tam sobie myślałem o jakichś takich bardziej doświadczeniach z własnego życia. Ta forma tej krzyżówki przyszła troszkę później. Na początku miała być jakąś taką drobną częścią tego filmu, jakimś elementem osadzonym w takiej bardziej realistycznej historii, a później mi tak stopniowo pożarła cały film, no bo po prostu mogłaby być częścią, gdyby film trwał 45 minut, godzinę i tak dalej, a w 15 minutach po prostu nie, no jakby to był zbyt silny pomysł formalnie, żeby mógł być tylko częścią filmu. Jak piszesz scenariusz albo w ogóle zaczynasz pracę nad filmem, to że do tej pory przynajmniej to przestrzeń, z której czerpiesz, to jest jakby bardziej świat zewnętrzny, czy bardziej to, co ty przeżyłeś, bo teraz powiedziałeś o swoich doświadczeniach w przypadku krzyżówki. Czy to jest też jakieś u ciebie zawsze połączenie tego, co obserwujesz wokół siebie i przefiltrowane przez to, co przeżyłeś? Staram się łączyć te dwie rzeczy. Myślę, że jakby robił tylko o sobie, to nikt by tego nie chciał oglądać. Nie byłoby to ciekawe po prostu, więc wydaje mi się, że to w zależności od potrzeby, albo zaczynam od czegoś, co tam się bierze ze mnie i po prostu jakiś świat zewnętrzny próbuję do tego dobudować, albo coś mnie interesuje w świecie zewnętrznym, ale później, żeby się jakoś do niego podłączyć, no to potrzebuję coś tam wrzucić od siebie, więc myślę, że to tak za każdym razem teraz, jak sobie myślę o jakichś tam rzeczach, które próbowałem robić, nawet jakichś ćwiczeniach w szkole i tak dalej, to zawsze próbowałem połączyć ten świat właśnie zewnętrzny z tymi swoimi doświadczeniami, żeby
właśnie, żeby nie mówić tylko o sobie, ale żeby mieć też swój taki swój element w tym, co się robi. Mhm. Oprócz fabuły robisz też dokumenty. Czy w ogóle twoim zdaniem jest coś takiego jak scenariusz filmu dokumentalnego? Tak, myślę, że jest. Jest przede wszystkim na przykład dlaczego napisać, jeśli chcę dostać jakieś dofinansowanie. No, nie, no, oczywiście to prawda, to pytanie jest trochę prowokacyjne, ale bo wiadomo, że trzeba napisać, żeby dostać finansowanie, ale no, chyba nie można wszystkiego w przypadku kina dokumentalnego, trudno zapisać wszystko w scenariuszu, tak? Mhm. I stąd jakby moje pytanie. To znaczy, co właściwie z takich filmów, nie wiem, w szkole trzeci dokument robię teraz w szkole, jeszcze jeden robiłem przed szkołą. I tak jak myślę, też dwa z tych filmów były takie bardzo, bardzo formalne, w sensie, że ten scenariusz był praktycznie od początku do końca napisany, tylko że jakby praca polegała tylko na realizowaniu konkretnych ujęć, więc były robione praktycznie fabularnie, że mieliśmy bohaterów w jakiejś bardzo określonej sytuacji i tylko po prostu nie wiedzieliśmy dokładnie, co zrobią, tylko nie wiedzieliśmy, w jaki sposób to zrobią, więc tylko to była jedyna niepewność, więc w tym sensie dało się napisać scenariusz do tych filmów i też jakby napisałem ten scenariusz, więc na pewno się da. Natomiast w przypadku takiego bardziej klasycznego filmu dokumentalnego na pewno jest trudniej, to też zależy pewnie od historii, natomiast na swoim jakimś tam przykładzie, jakimś niedużym doświadczeniu wydaje mi się, że też można, bo też miałem taką sytuację, w której po prostu wiedziałem mniej więcej, co bym chciał, w sensie, żeby jakie mniej więcej sytuacje się wydarzyły, to też nie wiedziałem, jak one się oczywiście, w jaki sposób się rozegrają, do czego doprowadzą, ale po prostu aranżowałem sytuacje, które wcześniej wiedziałem, że chcę zaaranżować i oglądałem tych ludzi w tej sytuacji. Też jakby to w ogóle był bardzo, bardzo ciekawy sposób pracy. Bardzo, bardzo chciałbym jeszcze kiedyś spróbować w ten sposób pracować. Taka forma dokumentu, przynajmniej częściowo kreacyjnego, i takiego jak właśnie mówisz, że kreujesz pewne sytuacje, aranżujesz i rzeczywiście to są te dokumenty jak najbardziej, które sam dokument zresztą jest bardzo różnorodnym gatunkiem, wiemy jak wiele tam się mieści, ale to są te rodzaje dokumentu, do którego można napisać scenariusz. Co takie właśnie aranżowanie sytuacji i ta forma, o której teraz powiedziałeś, co ona daje twoim zdaniem głównie? Jakby co jest jej głównie największą zaletą? Że właśnie przygotujesz taki scenariusz i zrobisz film dokumentalny według tego? No bo przed chwilą powiedziałeś właśnie, że bardzo ci się to spodobało. Nie, to może się nie wyraziłem tak do końca jasno. Właśnie to napisanie scenariusza i tylko nakręcenie tego później, myślę, że nie, tak z perspektywy czasu nie sprawiało mi aż takiej satysfakcji. Mhm. W sensie fajnie było przepróbować jakieś tam rozwiązania formalne, jakoś tam się, wiadomo, spróbować czegoś tam nowatorskiego, no, przynajmniej tak mi się wydawało, że nowatorskiego. Natomiast właśnie najwięcej frajdy mi sprawiło robienie takiego bardziej klasycznego dokumentu, gdzie w sensie tak trochę podaranżowywałem sytuacje, ale to jednak jakby byli w nich w tych konkretnych sytuacjach konkretni ludzie i jakby kompletnie nie mogłem przewidzieć, jak się zachowają, tylko troszeczkę ich zderzałem ze sobą, a później obserwowałem po prostu na żywo, jak się dzieje film, także to było takie dla mnie najważniejsze dokumentalne doświadczenie scenariuszowo, że jakby im bardziej próbowałem coś zaplanować, ten scenariusz tak napisać co do ujęcia, to jednak byłem później mniej zadowolony z efektów, niż jak coś tam sobie napisałem, ale generalnie zostawiałem to, żeby tak się działo samo. I to, co jest twoim zdaniem największą zaletą takiej pracy? Czy to jest fakt, że rzeczywiście ten film to daje taką trochę nieprzewidywalną energię i rytm filmowi? Tak, no myślę, że to jest bardzo ważne. Jednak to, co mówiliśmy wcześniej, z tymi takimi konceptualnymi filmami mam czasem właśnie taki problem, że one są zbyt zaplanowane, że czasem widzę, że tam się komuś po prostu nic nie wymknęło spod kontroli i to jest bardzo takie i to po prostu czuć. A czasem aż się chce zobaczyć, że coś się po prostu wydarzyło na tym planie, nie? Jakby najczęściej po prostu w grze aktorskiej, nie? To widać, ale no ale czasem brakuje takiego życia, nie? W tych filmach, które są tak strasznie, strasznie zaplanowane w 100%. W Krzyżówce nic się nie wymknęło spod kontroli? Wszystko było... Właśnie czuję, że chciałem, żeby się bardziej wymknęło spod kontroli. Aha, rozumiem. Tak. Znaczy wymknęło się spod kontroli, oczywiście pewne rzeczy mi się wymknęły spod kontroli tak realizacyjnie, że część
to jakieś tam zostały złe decyzje różne podjęte i tak dalej, więc to... z których się w sumie cieszę po czasie, no bo też się nauczyłem czegoś po prostu. To jest jakby nie patrzeć, no to jest etiuda szkolna, więc fajnie, że zrobiłem te błędy na tym etapie teraz. Natomiast właśnie tak po czasie czuję, że fajniej by było, jakby coś tam się więcej wymknęło spod kontroli, żebym troszkę właśnie odpuścił w pewnym momencie kontrolę nad tym filmem, który był tak zbyt zaplanowany w pewnym momencie. Mhm. Ten film ma też, i ten scenariusz w ogóle, ma taki bardzo egzystencjalno, absurdalny wymiar, który jest taki doprawiony też czarnym humorem. I zastanawiam się, na ile to jest jakaś wrażliwość, która cię pociąga, która jest ci bliska. Jest mi bliska, to prawda. Lubię takie rzeczy, które gdzieś... może nie do końca są w taki otwarty sposób komediowe, ale lubię jakiś rodzaj jakiegoś takiego właśnie czarnego humoru, czy jakiegoś takiego surrealistycznego czasem humoru, jak u Roya Andersona, czy u jakiego Kaurismakiego. Takie tego typu rzeczy lubię. Mhm. Jeszcze powiedz trochę o samej pracy nad scenariuszem, bo różnie oczywiście scenarzyści czy reżyserzy pracują jakby i różne mają metody. Czy u ciebie to jest tak, że ty sobie na przykład, nie wiem, jakąś drabinkę rozpisałeś tego, czy po prostu zacząłeś od jednego pomysłu i po prostu on się jakoś rozrastał, czy najpierw sobie wypisałeś całą strukturę planowaną i ją później wypełniałeś tak zwanym mięsem, jak to wyglądało? No tutaj to akurat w przypadku tego filmu to była bardzo, bardzo specyficzna praca, bo od początku zakładałem, że te sceny muszą jakoś tam odpowiadać tym hasłom w krzyżówce. Więc a też nie chciałem, żeby te hasła były takie bardzo, bardzo oczywiste. Chciałem, żeby też były takie troszeczkę bardziej zagadkowe, tak żeby widz nie mógł ich od razu odgadnąć, albo żeby troszeczkę naprowadzały widza na coś innego, a później okazywały się czymś innym. Więc ja strasznie długo po prostu wybierałem też hasła i gdzieś tam część, wydaje mi się, że to też tak pół na pół mniej więcej było podzielone, że miałem część takich scen napisanych, które już jakby wiedziałem, że chcę, żeby były w tym filmie i do nich dobierałem hasła, ale część scen powstała dlatego, że po prostu miałem jakieś na przykład fajne hasło i do niego chciałem dobudowywać jakąś scenę, więc też tak się po prostu według potrzeby ten scenariusz rodził, no jakby tu było hasło, tu była scena i trzeba było to wszystko jakoś tam zlepić ze sobą. Mhm. Jak na poziomie scenariusza, jak to tam sobie konstruowałeś i zlepiałeś, to miałeś takie momenty, że musiałeś uciekać od pewnej, jakby to powiedzieć, od tego, żeby to było zbyt konceptualne, od tego, żeby to było zbyt wymyślone, od tego, żeby to było zbyt hermetyczne? Miałeś takie momenty obawy o to? Mhm. Tak, cały czas. Tak, cały czas miałem właśnie takie wrażenie, że na pewno wiedziałem, że nie może być tak, że będzie za każdym razem hasło, odpowiedź, że to trzeba cały czas próbować jakoś przełamywać, nie? Że po prostu nawet w tych 15 minut, co jest krótkim bardzo metrażem, nie wytrzyma taki strasznie spójny pomysł, znaczy strasznie taki powtarzalny pomysł, więc jakby no próbowałem tam jakoś właśnie coś tutaj, że tutaj tu nie wpiszę hasła, tu się pomyli, tu coś przekręci, no żeby tak w jakikolwiek sposób to przełamywać, ale wydaje mi się, że tak naprawdę chyba czegoś innego tak naprawdę ten film potrzebował, żeby tam jakoś, żeby trochę jakoś tam zyskać dodatkowej wartości. Wydaje mi się, że w tak konceptualnym pomyśle, że właśnie troszeczkę zabrakło jakiegoś takiego realizmu być może może w grze aktorskiej, może trochę w sposobie filmowania tego, w każdym razie jakieś właśnie kontry takie, że jakby też i gra aktorska i sposób filmowania tego jest taki bardzo, też jest taki bardzo wystylizowany. I wydaje mi się, że jak wszystko jest wystylizowane, to właśnie czegoś może, może być tego za dużo po prostu. Mhm. I tu mam wrażenie, że to bym troszeczkę jednak zmienił tak z perspektywy czasu. Mhm. Ale to nie jakby tekst, nawet przy tym samym tekście można było po prostu trochę inaczej to zrobić. Nie? Więc tutaj to nie jest rzecz do tekstu, tylko już do realizacji. Mhm. No chociaż w samym tekście, w samym scenariuszu też pewnie mogłeś się, też pewnie można po prostu wpisać tak więcej takich scen, prawda? Tak, to na pewno. Mhm. Więc, no ale to teraz to... No tak, ale słuchaj, rozmawiamy, dostałeś nagrodę za najlepszy scenariusz, nagrodę imienia Jana Mikulskiego, więc
Jak widać, nie wszyscy mają takie zastrzeżenia, jakie ty masz do swojego filmu. Słuchaj, powiedz jeszcze, powiedz, czy ty w ogóle dla ciebie istotne było zdobywanie wiedzy już nie tylko o samych, nawet o strukturze pisania scenariusza, tylko o różnych szkołach pisania scenariuszy? Czy ty w ogóle jakby nie byłeś nigdy tym zainteresowany w taki sposób, że okej, tak piszą scenariusze w Stanach, tak piszą zazwyczaj scenariusze w Europie, a tak piszą zazwyczaj scenariusze w Polsce i ja jakoś muszę się w tym odnaleźć? Znaczy, prawdę mówiąc, nie interesowało mnie to aż tak bardzo. Mhm. Mam jakąś świadomość, że po prostu się to, że różnie wygląda ten proces, w ogóle różnie wygląda praca scenarzysty, nie? Na przykład w Stanach i znaczy w Stanach i w Europie, nie? Tak bardziej jakoś tak to dzieląc prościej. Ale no nie wiem, no do Stanów się nie wybieram, więc na razie, póki co. Więc w tym modelu to na razie ichniejszym nie będę musiał się odnajdywać. A w Polsce to wygląda tak, że chyba każdy pisze trochę tak, jak chce, nie? Więc to, tak nie ma jakiegoś takiego, to nie jest w żaden sposób unormowane, więc... To dobrze czy źle? Twoim zdaniem? Myślę, że dobrze, w sensie, znaczy dobrze, no dobrze, że jest jakaś wolność, nie? Nikt nie mogę przyjść jakby z, myślę, że tak naprawdę, no nie wiem, znaczy... Nie składałem jeszcze nigdy żadnego projektu pełnometrażowego do PiS-u, więc nie wiem, jak to wygląda, ale myślę, że generalnie można przyjść ze scenariuszem, który jest dosyć taki, powiedzmy to, nie spełnia tych wszystkich kryteriów takich, znaczy nie jest takim po prostu poprawnym, takim poprawnie rozumianym scenariuszem, ale można też, no można coś innego napisać, nie? I to też jakoś i mimo wszystko próbować dążyć do realizacji tego. Więc myślę, że dobrze, że jest różnorodność. Mhm. Masz takie poczucie, że właśnie ta różnorodność musi być jednak też połączona z pewną mimo wszystko znajomością tej sztuki scenarzypisarskiej? Mówię, że to mi chodzi, że jakby, że w Polsce, bo, ponieważ my mamy taką tradycję, że głównie reżyserzy piszą scenariusze wciąż, może że dopiero od niedawna tak naprawdę pojawili się w ogóle scenarzyści jako taki osobny, wiesz, zawód. Nie? Mówię tutaj o tacy jakby uznani już, tak? To mówię tu i o takich postaciach jak Robert Bolesto czy Mateusz Pacewicz, nie? Że po prostu było długi czas takie przekonanie, że reżyserzy sami sobie będą pisać scenariusze, że na tym polega właśnie kino autorskie, a być może teraz trochę inne modele do nas zaglądają, nie? Takiego podziału ról, że scenarzysta jest od pisania scenariusza, a reżyser jest od reżyserowania. I czy widzisz w ogóle, że rzeczywiście takie zjawisko się pojawia i czy dla ciebie jako reżysera piszącego, nie wiem, to coś zmienia w twoim myśleniu na przykład? To znaczy to, że zjawisko się pojawia, to tak, to widzę, nie? Bo tutaj jakby i właśnie te nazwiska, które wymieniłeś i widzisz, też dużo jednak powstaje seriali teraz polskich, które na coraz wyższym są poziomie i też są pisane z tego, co się orientuje głównie przez scenarzystów. Więc zjawisko jest. Chyba dobrze, nie? To akurat to jest taki przypadek, nie? Że tutaj napisałem sobie scenariusz sam trochę tak, no bo takie było zapotrzebowanie, ale bardzo chętnie bym się podjął realizacji czyjegoś scenariusza, no ale to też jestem w takim miejscu swojej, nazwijmy to, kariery, że no nie spływają do mnie te scenariusze, raczej jak najłatwiej jest po prostu napisać sobie ten tekst samemu. Mhm. Ale myślę, że to jest bardzo, bardzo komfortowa sytuacja dla reżysera, jeśli dostaje naprawdę dobrze napisany scenariusz, może się skupić na swojej reżyserskiej robocie i już po prostu nie walczyć jeszcze przez, nie wiem, 2 lata z tym tekstem. Mhm. Więc dobrze, że coś się zmienia, nie? Dobrze, że już nie ma tak, że jak się chce zrobić film, to po prostu trzeba go napisać, tylko są też jakieś tam inne opcje, jak ktoś już tam jest trochę dalej. A masz zwyczaj w ogóle czytania cudzych tekstów i scenariuszy, zaglądania do nich i takie z ciekawości właśnie, jak te scenariusze są napisane i czego chciałbyś się podjąć? Mhm. To znaczy, no miałem taką styczność z napisanymi tekstami w szkole, bo też w szkole akurat w Łodzi jest taki, wykładowcy próbują wprowadzać taki system, żeby taka ścisła współpraca się nawiązywała między studentami scenariopisarstwa, reżyserii. I faktycznie tam na drugim roku studiów bodajże jest tak, że jest, nie jest to jakoś tam wymagane w 100%, ale jest taka mocna sugestia, żeby brać właśnie cudze teksty i na tych cudzych tekstach pracować.
No jest tam, nie wiem, pula 30 tekstów właśnie, które trzeba przeczytać, sobie coś wybrać i na podstawie tego robić swój końcoworoczny film. To jak ja byłem na tym drugim roku, to jakoś tak jeszcze funkcjonowało, powiedzmy, że niezbyt dobrze. W tym sensie, że nie było przymusu i dlatego każdy czytał te 30 tekstów i ja to bym inaczej zrobił tutaj. Jak można taki scenariusz napisać? No i wiadomo, nie? Jakoś wykończyło się tak, że prawie wszyscy pisali te teksty sami, a później jak się też z kolei okazywało, że ktoś chce wziąć tekst scenarzysty, to też dochodzili do głosu scenarzyści, którzy też nie chcieli mieć jakichś zmian w swoim tekście, który ich zdaniem był już zamknięty i skończony, i później też się zaczynała się walka na linii reżyser-scenarzysta, że tutaj tu nie może być to zmienione, tu coś tam, i też jakoś tak nie tych, którzy obserwowali to z boku, tak nie zachęcało do współpracy i do sięgania po te teksty, więc no jest takie mam doświadczenie, że no na tym takim szczeblu szkolnym to było tak dosyć trudne. Po prostu łatwiej było napisać własny tekst. Natomiast tak, żeby czytać jakieś inne teksty, inne scenariusze, no to zdarzyło mi się czytać. Znaczy po prostu z czystej ciekawości, nie teksty filmów, które już powstały, ale nie sam jakby nie, mhm. nie takie, które mógłbym ewentualnie realizować. Więc to, mhm. A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś teraz o czytaniu scenariuszy filmów, które powstały. Mhm. Jak rozumiem, żeby trochę porównać to, jak wygląda scenariusz, a jak to wygląda na ekranie. Mhm. Co cię uderza w takich sytuacjach? W sensie, kiedy czytasz taki scenariusz filmu, który już znasz i widziałeś, co cię często uderza? Jakiego rodzaju zmiany, jakiego rodzaju przesunięcia? Znaczy ciekawe jest to na przykład jak, w sensie jak gdzieś nagle się pojawia jakiś w filmie jakiś dialog, którego w ogóle nie ma zapisanego w scenariuszu, a który się okazuje jakby kluczowy dla jakiejś sceny, albo jakby zupełnie, no w tym sensie widać, że widać, ile na przykład aktorzy wnoszą do filmu, ile rzeczy powstaje ewidentnie na próbach, albo już na samym planie, że ten scenariusz dla wielu właśnie aktorów jest tylko jakimś takim materiałem do pracy, który potrafi być tak kompletnie przekształcony, że zupełnie tworzy jakieś nowe znaczenia, więc to na pewno jest takie. To jest ciekawe w tym sensie, ale tak znaczy przyznaję, że dawno temu miałem taką książkę ze scenariuszami Zanussiego, mhm. jego filmów, i pamiętam, że właśnie czytałem te scenariusze, oglądałem też filmy, no ale już było ładnych parę lat temu, nie pamiętam, jakie wnioski wtedy, wtedy nachodziły po projekcji tego. Mhm. A tak ogólnie rzecz biorąc, to masz takie wrażenie, że trzymanie się niewolnicze scenariusza podczas już pracy na planie jest bardziej szkodliwe, czy jednak pomaga jakby w precyzji opowiadania, a może to po prostu zależy od konkretnego projektu? Jak to widzisz? Na pewno zależy od konkretnego projektu. No, jeśli scenariusz jest wybitny, no to pewnie warto się go trzymać, no, ale jeśli jest średni albo słaby i na planie ktoś widzi, że można coś zrobić lepiej, to pewnie nie warto się trzymać. Ale jest coś takiego, że trzeba bardzo dużej odwagi, żeby na planie się zdecydować na jakieś takie drastyczne zmiany. Nie szukając daleko, no będę swoim przykładem operował, no po prostu doświadczenie nieduże, ale to co mogę przekazać, no to właśnie to swoje doświadczenie, więc właśnie przy tej Krzyżówce miałem taki przypadek, że znaczy może nie do końca dotyczyło to, akurat nie do końca dotyczyło scenariusza, ale generalnie takie podejmowanie decyzji na planie. W tym sensie, że zastanawiałem się, czy mieliśmy założenie, że będziemy operować długimi ujęciami. No już podczas pierwszego dnia zdjęciowego tak miałem wrażenie, że to nie działa. Ale niestety wszystko było zaplanowane już tak w 100%. I po prostu nie miałem tego odwagi przyznać przed sobą, nie? Że żeby teraz nagle po prostu wszystko zmienić, zupełnie próbować inaczej opowiadać ten film. Mhm. I zrobiliśmy to według planu, ale tak mi się wydaje, że właśnie takie decyzje, że tutaj zmiana sposobu opowiadania kamerą, czy jakieś zmiany w scenariuszu istotne,
że wymagają ogromnej odwagi i pewnie i raczej lat doświadczeń, żeby takie potrafić podjąć i żeby to były decyzje trafne. Generalnie jest takie raczej, jak ktoś się boi, to się raczej trzyma scenariusza i tych założeń. Ja się właśnie trochę bałem, tak wydaje mi się, że zabrakło doświadczenia jakiegoś, żeby tam taką decyzję podjąć. A dlaczego uważałeś, że długie ujęcia to jest dla tego scenariusza nie najlepszy sposób realizacji i co twoim zdaniem pasowałoby bardziej? To znaczy, wydaje mi się, że te długie ujęcia też były takim, bo nawet założenie było takie, że w ogóle każdą scenę robimy w jednym ujęciu. I wydaje mi się, że to trochę, to jest trochę ten sam przypadek. Generalnie scenariusz jest taki właśnie formalny, konceptualny i robienie każdej sceny w jednym ujęciu też jakby jest trochę z tego samego klucza, nie? Że też jest takim bardzo konceptualnym pomysłem. I być może, nie wiem, ale być może właśnie opowiedzenie tego w bardziej taki klasyczny, taki nawet prawie że dokumentalny sposób, by trochę rozbiła tę taką skostniałą konceptualność tego filmu. Może, nie wiem, ale tak to wydaje mi się, a że bardzo utrudniło pracę tak logistycznie, to robienie tych długich ujęć, więc to też w tym sensie, że nam raczej rzucało kłody pod nogi niż pomagało. A powiedz, czy dla ciebie, bo pamiętam, mi się przypomniał teraz zdanie Paula Thomasa Andersona, który powiedział, że dla niego pisanie scenariusza jest największą męczarnią i największą męką, a jak już wchodzi z tym gotowym scenariuszem na plan i realizacja tego na planie, po prostu ogromna przyjemność i w ogóle już go to nie męczy. Jak dla ciebie prostsze, czy też przyjemniejsze już łatwiejsze jest samo pisanie i wymyślanie tego, czy jednak już jak wejdziesz na plan z tym gotowym pomysłem? No ja się raczej zgodzę z Paulem Thomasem Andersonem. Raczej się bardzo męczę podczas pisania. Na planie już się męczę dużo mniej, że są momenty, że naprawdę bardzo lubię być na planie, ale są momenty też takie, że no właśnie, jak czuję, że podejmuję jakieś złe decyzje albo że coś nie idzie, no to wtedy się męczę. No i faktycznie tylko montaż jest takim etapem, że to naprawdę tego się nie da nie lubić. Dlaczego? Tak się stopniuje. No bo w montażu już się nie jakby ma się ograniczenia, nie? Ma się tylko taki konkretny materiał i trzeba coś z tego zrobić, wymyślić, nie? Nawet można zmienić jakąś strukturę tego filmu. W tej krzyżówce też tam zmieniliśmy trochę scenariusz, sam cały jakby film w kontekście, były duże zmiany odnośnie scenariusza w montażu. I też miałem jakąś taką dużą satysfakcję, że jeszcze tam można, po prostu jest tego materiału bardzo mało, jest bardzo taki już określony, a jeszcze można coś z niego wymyślić, już wtedy tak się jakoś tak się aktywizuje mózg, nie? Żeby tak z takiej małej właśnie ilości materiału coś jeszcze wymyślić. Więc to lubię. Nie ma żadnej presji, że a może to jeszcze zrobię, może tamto, tylko po prostu jest to, co jest i trzeba teraz coś zrobić. Tylko mieć, zarówno jak pisałeś scenariusz krzyżówki, jak i kiedy już robiłeś ten film, reżyserowałeś, jaki był twój pomysł na miejsce właśnie postaci i aktorów w tym filmie? No bo jak rozumiem, rola jednak postaci, bohatera czy aktora, w kinie właśnie takim bardziej realistycznym jest trochę inna niż w takim filmie konceptualnym. To też była pewna trudność, że tej przestrzeni dla aktora było bardzo mało. On też nie miał, ponieważ też tam jakby koncept jest taki, że on zawsze jest w tych wspomnieniach widzi siebie w takim wieku, jakim jest teraz, a nie w jakim był w tych wspomnieniach, no to też jakby nie tak automatycznie mu bardzo utrudnia wejście w jakąś interakcję z jakąś inną postacią, bo od razu to przełamie ten koncept cały. On zostanie jakoś tam zburzony, więc on nie miał, tutaj pan Andrzej nie miał dużego pola takiego, w sensie miał bardzo utrudnione zadanie. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo dobrze z niego wybrnął tak na koniec końców, ale na pewno tak, przestrzeń dla aktora jest w takim pomyśle bardzo, bardzo, bardzo ograniczona. Też wydaje mi się, że tutaj też jest taka rzecz, którą mogłem jakoś bardziej wziąć pod uwagę właśnie w procesie pisania i spróbować jakoś to jakoś to zmienić, ale to teraz właśnie po czasie łatwo tak mówić. To też jest nie wiadomo, nie, jakby nigdy nie wiadomo, czy to by zadziałało, czy nie. To też no tak, oczywiście. To jest jakby zawsze takie gdybanie. No ale ciekawe, nie? W tym sensie, że jeśli to traktować jakby jako etiudę szkolną, jakiś proces, w sensie jakiś element procesu nauki, no to jakby
No dobrze, dobrze jest się zastanawiać nad takimi rzeczami, co się zrobiło źle, co można było inaczej. Czy kiedy studiowałeś już jeszcze filmowca, czy wiemy, że nie skończyłeś jej jeszcze, ale kiedy jeszcze tak aktywnie studiowałeś, to miałeś takie poczucie, że rzeczywiście dostajesz takie, w sensie edukacyjnym po prostu, że dostajesz takie, taką wiedzę o rzemiośle, czy o technice, czy o w ogóle samym takim, samych fundamentach opowiadania filmowego, która po prostu jest Ci potrzebna, która pomoże Ci później kręcić filmy? Myślę, że tak. To znaczy, no to szkoła oferuje coś takiego. Generalnie można się tego rzemiosła nauczyć tak po prostu w 100%. Wszystko, czego się. No właśnie, można to rzemiosło posiąść, jak się chce. Wydaje mi się, że nie wszyscy chcą po prostu. I też nie wszyscy potrzebują, bo też nie każdy będzie tym rzemiosłem operował w takim właśnie wymiarze rzemieślniczym, a dużo studentów, być może nawet większość, będzie chciała się od tego rzemiosła jak najdalej uciec, więc szkoła oferuje coś takiego, ale dużo osób jakoś tam sobie próbuje znaleźć jakąś ścieżkę obok tej ścieżki takiej rzemieślniczej. Ale ty masz takie poczucie, że masz takie wrażenie, że ta ścieżka rzemieślnicza jest konieczna, żeby ją przejść, po to, żeby później na bazie tych kompetencji zdobytych próbować eksperymentować, zrywać z tymi regułami i tak dalej? I tutaj nie wiem, bo wydaje mi się, że warto coś o tym rzemiośle wiedzieć i najlepiej w ogóle znać je bardzo dobrze i wtedy próbować zrywać z tymi zasadami, ale z drugiej strony jest coś takiego, że właśnie podczas procesu pisania najbardziej, że jak się próbuje napisać jakiś tekst, który z tymi takimi rzemieślniczymi zasadami zrywa, to strasznie gdzieś to rzemiosło siedzi w głowie. Nie? I tak jak tylko masz jakiś problem z tym tekstem, to od razu automatycznie przychodzą do głowy te takie sprawdzone rozwiązania, te takie, które podsuwają wszystkie podręczniki do pisania scenariuszy i strasznie ciężko od tego uciec. Więc w tym sensie, jeśli ktoś próbuje z tym rzemiosłem zerwać, a zna je bardzo dobrze, to wydaje mi się, że ono będzie cały czas do niego wracać. Nie? Czy to dobrze, czy źle, to nie wiem, bo być może to komuś też pomoże. No, ja miałem takie wrażenie, że mi to czasem mi trochę przeszkadza ta świadomość i znajomość tych pewnych reguł, czy zasad, czy jak to tam nazwiemy. A ty jesteś takim reżyserem i też scenarzystą, który jak pisze i przygotowuje film, to ty masz cały ten film już skomponowany wizualnie w głowie, w sensie, że masz taki, storyboardy w głowie, które po prostu później wchodzisz na plan i realizujesz, czy raczej tak masz taką ogólną koncepcję, a potem pozwalasz, żeby ona się jakoś realizowała na planie we współpracy z innymi ludźmi? To znaczy raczej mam w głowie to wszystko już wcześniej ułożone. Nawet podczas pisania mam tak, że raczej łatwiej mi pisać coś, co sobie już od razu wyobraziłem w jakichś konkretnych obrazach. Tak bardzo trudno mi jest tak się odciąć, żeby napisać po prostu historię i w ogóle nie myśląc o tym, jak ona będzie wyglądać na ekranie. Raczej to jest bardzo mocno powiązane ze sobą. To się oczywiście później prawdopodobnie może zmienić. Też coś sobie tam wyobrażałem w jakiś sposób, a później usiadłem z operatorem czy scenografem. Później jakby w trakcie rozmów dochodziliśmy do czegoś innego, ale pisząc już raczej za każdym razem miałem taki bardzo, bardzo silny obraz w głowie tego, jak to ma wyglądać. Współpracujesz z operatorem na takiej zasadzie, że operator po prostu realizuje twoją wizję, że ty po prostu mówisz mu, w jaki sposób ma być kadr skomponowany, gdzie ma stanąć kamera i tak dalej, on to realizuje, czy jakąś część tego wizualnego opowiadania zostawiasz jemu? Nie, raczej wydaje mi się, że raczej zostawiam. Mam nadzieję, że tak robię, przynajmniej, że zostawiam duże pole do... Popytamy operatorów, którzy pracowali z tobą, żeby zweryfikowali. Wydaje mi się, że raczej zostawiam. Na pewno staram się robić tak, że jak daję operatorowi, czy montażyści, czy którąkolwiek ze tych współpracowników scenariusz do przeczytania, to chyba nigdy nie sugeruję, jak to ma być zrobione, tylko raczej się staram się zapytać... Jak to widzisz, tak? Tak, jak ta osoba sobie to wyobraża. Wysłuchać i wtedy porównać to, co ja sobie wyobraziłem, z tym, co ta osoba sobie wyobraża.
No często ta inna osoba potrafi sobie wyobrazić jakoś ciekawiej, czy lepiej, czy jakby zupełnie inaczej niż ja. No, jest masa pomysłów, na które ja bym w życiu nie wpadł sam. Mhm. Więc raczej się staram korzystać z tej pomocy innych osób. Mhm. A w dokumencie, i to nawet może niekoniecznie tym takim bardzo kreacyjnym, wymyślonym, ale w tym właśnie opartym na obserwacji, co jest dla Ciebie najistotniejsze, nie tylko w kontekście prowadzenia historii, w kontekście prowadzenia bohaterów i w kontekście też jakby takiej jakiejś kompozycji wizualnej? Czy to jest już kwestia na przykład bardziej reagowania szybkiego na to, co się dzieje przed kamerą, ale też pytanie, jak tu jakąś estetyczną spójność tego zachować i tak dalej. Czy to są takie dylematy? To znaczy, jak robiłem właśnie w szkole dokument taki, który był bardziej takim powiedzmy klasycznym dokumentem, to miałem takie dylematy, bo też chcieliśmy w jakiś sposób, żeby to wizualnie było jakieś takie, żeby jakiś taki był silny koncept wizualny. Ale nam się to szybko zaczęło rozpadać, bo po prostu wydarzenia się jakby za szybko to się działo, żeby za każdym razem dało się ustawić z kamerą i tak dalej. I też w końcu uznaliśmy, że też te takie formalne jakieś tam akrobacje, że jak oglądaliśmy materiały, że one tak chyba trochę w ogóle odwracają uwagę od tego, co tak naprawdę jest istotą tego filmu. Mm-hmm. Tak, i kompletnie z tego zrezygnowaliśmy się i zaczęliśmy opowiadać ten film bardzo klasycznie, tak dokumentalnie, kamerą z ręki, która po prostu stara się nadążyć za akcją, i wydaje mi się, że to był akurat najlepszy środek do opowiedzenia tego filmu. Po prostu podążaliśmy za tym, co się dzieje, i nie odwracaliśmy uwagi widza w stronę jakichś tam naszych pomysłów. Czy zgodziłbyś się z taką tezą, że, bo tutaj też dużo rozmawiamy o scenariuszu, ale nie tylko, no bo oczywiście ty jesteś głównie reżyserem, tak, który jednak też pisze swoje scenariusze, ale czy dla ciebie też jest tak, że film, a może zwłaszcza film dokumentalny, no powstaje głównie na montażu jednak, że po prostu jakakolwiek zamierzona struktura takiego klasycznego dokumentu tak naprawdę jest później weryfikowana przez życie i ona się dopiero jakby na montażu jakby wykluwa? Tak, to na pewno, zwłaszcza przy dokumencie, gdzie tego materiału, no fabule, no to też na ogół tego, że nie wiem, tam jest stosunek 3 do 1, 4 do 1 tego materiału do filmu, a w dokumencie, no to są jakieś absolutnie, nie znaczy no dużo inaczej się te proporcje przedstawiają. To jest też niesamowite, że z tych materiałów można by zrobić, nie wiem, czasami 10 różnych filmów zupełnie, nie? Więc to na pewno. I też jak montowałem ten dokument, to faktycznie siedzieliśmy nad tym parę miesięcy tak naprawdę. To, też te materiały tak po kolei dokręcaliśmy i też cały czas ten pierwszy film jakiś tam inny trochę wydźwięk przybierał za każdym razem, jakby przy kolejnych tych układkach montażowych. Więc na pewno to się pod tym podpisuje. Na pewno. A wchodzisz, powiedziałeś o tym, że przy dokumencie tak naprawdę z tych materiałów, które miałeś, można było zrobić 10 różnych tam historii czy wersji wydarzeń, tak? I pewnie w różnych tonacjach jeszcze. Czy tutaj też dla Ciebie wchodzą te kwestie etyczne, moralne, że na przykład jakby siedzisz nad takim filmem i nad montażem i sobie myślisz, no mogę z tego zrobić 10 różnych historii, ale naprawdę muszę uważać, jaką zrobię? No to akurat w tym przypadku było trudne, bo to film był o mojej rodzinie, więc... Chodzi Ci o to, że później niezręczne kolacje wigilijne mogłyby z tego być. No właśnie. No też jakby jedna z postaci była ukazywana w jakimś negatywnym świetle i też tutaj dylematy polegały na tym, czy jakby trochę, na ile przesuwać tą granicę, więc jakby czy pokazać ją w takim bardzo negatywnym świetle, czy jakoś to próbować wypośrodkować, czy jakby tutaj też były takie dylematy, że trzeba jakoś to było właśnie ostrożnie robić. Wiadomo, film jest najważniejszy i poświęciłbym relacje rodzinne, ale... Może pozdrawiamy przy okazji Twoją rodzinę, na pewno wszyscy się ucieszą z tego świadczenia. No ale to jak rozumiem, no jednak to jest, wiesz, no bo to są te takie historie typu, prawda, dlaczego Kieślowski zrezygnował z dokumentu, tak? No bo po prostu czuł zbyt dużą odpowiedzialność za to, jak przedstawia swojego bohatera, tak? I w jaki sposób w ogóle wchodzi w jego życie. Więc nawet jeżeli robiłeś o swojej rodzinie, no to gdzieś pewnie, jak rozumiem, z tyłu głowy te myśli są.
Tak, no duże miałem obawy o to, jak zostanie film odebrany, właśnie nie tylko przez rodzinę, ale też jak ktoś później obejrzy, też byłem ciekaw, bo jedna sprawa to jest to, jak ci członkowie mojej rodziny odbiorą samych siebie na ekranie, ale pytanie, jak jeszcze inni widzowie ich odbiorą, nie chciałem nikogo stawiać w jakimś takim złym świetle, zwłaszcza, że akurat wiedziałem, że tam ta historia nie jest taka oczywista, jak ją przedstawiam w filmie. Też miałem takie dylematy, no bo jednak wiedziałem, że pokazuję tylko wycinek rzeczywistości i dosyć świadomie z niego wyciąłem elementy, które są istotne, ale by trochę nam... Ale jakby film byłby troszkę jednak gorszy, gdyby te elementy zawierał, więc... No też miałem takie dylematy, co wycinać, czego nie, o których rzeczach mówić albo nie. I to jakoś... czasem jest tak, że film jest lepszy, jak któryś z bohaterów jest gorszy. Niestety. Im gorszy bohater, rozumiem? Znaczy gorszy w tym sensie, jak rozumiem, że ktoś, kto jest niesympatyczny, jest czarnym charakterem w dokumencie. Tak, nazwijmy to tak, że jakiś tam wątpliwy moralnie. Rozumiem, że tak, to no, zrobiłem taki film, wujku, zrobiłem taki film o tobie, proszę bardzo. Ponieważ jesteś wątpliwy moralnie, to uważam, że ten film jest ciekawszy. No, nic, tylko się przytaknąć. No, no tak, no to rzeczywiście tutaj mogło być trochę niezręcznie, nie dziwię się, że się nad tym zastanawiałeś. Czy masz takie podejście też i czy zgodziłbyś się z taką tezą, że przy pisaniu scenariusza, ale też przy robieniu filmu, w pewnym momencie, to chyba William Faulkner miał takie podejście, miał taką zasadę kill your darlings, czyli pomysł, który bardzo lubisz i który sam w sobie stworzy taką piękną scenę, wspaniałą, no ale no nijak nie pasuje do całościowej struktury. Czy miałeś takie doświadczenie, że musiałeś właśnie takich rzeczy się pozbywać i czy byś się pod tym podpisał? Tak, też pod tym też się podpisuję. Ale to akurat z tym nie mam, nie miałem jakiegoś takiego dużego problemu, bo akurat ja jestem chyba najbardziej srogim krytykiem dla samego siebie i raczej tak... No to już przebija z tej rozmowy, tak? Bo rozmawiamy w dużej mierze o filmie, za który dostajesz nagrody, a jesteś bardzo krytyczny wobec niego. No tak, no, dlatego też na każdym etapie staram się być. Na etapie pisania i na etapie właśnie montażu raczej tak... Są pewne rzeczy, które lubię. Czasem na przykład widzę, że coś jest fajnego w danej scenie, ale jak nie pasuje do całości, to myślę, że nie mam jakichś większych sentymentów, żeby się tego pozbyć. Raczej nie przywiązuję się aż tak bardzo. Mhm. Tak więc tu się zgadzam zdecydowanie. No, nie przywiązujesz się do swoich pomysłów? Nie masz takiej obsesji, że ten pomysł jest fantastyczny i że on musi się znaleźć w filmie? Nie, raczej staram się tak jak najbardziej, znaczy na pewnym etapie staram się już tak emocjonalnie odciąć od tego i raczej tak bardzo na chłodno wszystko analizować, że po prostu jakby zastanowić się, czy na przykład na etapie, no i na etapie montażu i na etapie scenariuszy, czy dana scena na pewno jest potrzebna, jakby spojrzeć na nią pod każdym kątem, czy na pewno jest, no właśnie, czy jest potrzebna w całej strukturze, no bo czasem zostaje trochę jakichś takich ogonów, jakichś takich scen, które albo jakichś jeszcze drobniejszych elementów filmu, które jak się je tak rozważy, no to się okazuje po prostu niepotrzebne. Mhm. Więc raczej nawet jeśli się wydają w jakiś sposób tam atrakcyjne i fajne, więc raczej z tym chyba nie mam problemu, tak mi się wydaje, żeby takie rzeczy odrzucić. Aha. A co jest dla ciebie takim największym, najtrudniejszym do tej pory było wyzwaniem przy pisaniu scenariusza i przy realizacji filmu? Co do tej pory jest takim momentem w trakcie pisania scenariusza, czy właśnie reżyserowania już, który jest no, takim najwyższym stopniem do przekroczenia, na który musisz się wspiąć? Znaczy podczas pisania takim etapem jest, znaczy bardzo trudno mi się tworzy wiarygodne postaci. Z tym mam duży problem, że nawet jak sobie po prostu rozpiszę jakiś, nie wiem, życiorys bohatera i po prostu wiem jaki on jest, jak się zachowuje, to dalej nie umiem go sobie wyobrazić. I dlatego też później to się przekłada na pracę z aktorem, że
Że też wydaje mi się, że ponieważ ja sam nie do końca sobie wyobrażam tą postać, być może to się nie przenosi na tekst i później z aktorem muszę jakoś to też od zera budować. I to jest problematyczne. Tak. Czy rozwiązaniem jest to na przykład, żeby dać większą wolność aktorowi, żeby na przykład aktor swoją wyobraźnią wypełnił te braki? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to generalnie jest takie, że to generalnie jest dobre rozwiązanie i chciałbym je stosować, tylko to są jakby takie kwestie w przypadku filmów szkolnych, że po prostu bardzo trudno jest ten czas z aktorem wynegocjować, w sensie, żeby po prostu, żeby z tym aktorem móc spędzić dużo czasu na próbach, rozmawiać o tym tekście i tą postać stworzyć, no bo po prostu nie ma czasu, pieniędzy i to się robi wszystko jakoś tak na szybko i później nie jest się zadowolonym z efektów. Ale mam nadzieję, że będę miał jakieś szanse spróbować ten proces tak po prostu przejść od początku do końca w taki pełny sposób. Też mam taką nadzieję i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z Janem Bujnowskim, laureatem nagrody imienia Jana Mocholskiego za scenariusz filmu Krzyżówka. Przypominam, to jest 7. edycja programu Masterclass Szkoła Filmowania sfinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Zapraszamy na inne rozmowy. Ja nazywam się Błażej Hrabkowicz i bardzo dziękuję.